jakie to uczucie być złotą medalistą trzeci raz z rzędu? Czy ten tytuł przyszedł ci najłatwiej? Fantastycznie. Szczerze mówiąc, chyba najłatwiej, bo po prostu nie biegały faktycznie dziewczyny, które wcześniej gdzieś były najszybsze. Ja też miałam dużą, dużą przewagę w tym roku akurat. Byłam w znakomitej formie i tak naprawdę wiedziałam, że ta strata jest duża, chociaż też jakby wiedziałam, że Marika może szybko pobiec, więc trochę się stresowałam, bo nie wiedziałam, czego się po niej spodziewać, czego się spodziewać po Patrycji, która wraca. Więc gdzieś tam lekki stresik był, ale no, biegam w tym roku bardzo, bardzo szybko, więc naprawdę ta moja pewność siebie jest wysoka. Mistrzostwa w Gorzowie mają dla Ciebie jakiś wyjątkowy smak? Na pewno fajnie jest tu wrócić, jest cała moja rodzina, wszyscy mi kibicują, więc to jest na pewno bardzo miłe. Opowiedz, jak zapatrujesz się na następne tygodnie, czy z tą formą liczysz na medal w Budapeszcie? Nie wiem, ciężko stwierdzić, no rywalki też na pewno są mocne, parę razy mi się w tym roku udało z nimi wygrać. Ale tam jest bieganie turniejowe, to zależy na to, jakie rundy trafię po drodze, jaka będzie pogoda, wszystko na pewno musi się złożyć, ale myślę, że wejdę do finału, mam nadzieję, i tam będę walczyć o jak najwyższe miejsce, zobaczymy. Dzisiaj udało się... wiadomo, nie ma Ingi, nie ma Justyny, ta odpowiedzialność będzie spoczywać głównie na Twoich barkach. Jak się czujesz z tą rolą liderki, sztafety? Dobrze, Marika jest najstarsza, nie żartuję, nie wypominam nikomu wieku, ale nie, na pewno myślę, że tu będą biegały doświadczone dziewczyny, więc wszystkie sobie damy radę, zawsze się wspieramy i nieważne jaki będzie skład, na pewno też tutaj będziemy się wspierać. Ale pewnie rekord polski, szewiński trzeba będzie poprawić w Budapeszcie, nawet jeżeli wejść do finału. Wątpię, szczerze mówiąc, bo w tamtym roku finał dawał 50-80 parę, więc myślę, że nie trzeba będzie go poprawić, żeby wejść do finału. Nie, w finale to... Oby. Natalia, jak się udało spokojnie wytrzymać te dwa biegi dzisiaj, bo na 200 życiówka, no i tutaj 51-86, jak ten czas komentujesz? No czas był okej, wiadomo, że to nie jest jakiś super czas, biegałam w tym roku szybciej, ale też nie chciałam się wypruć jakoś bardzo. Tak naprawdę starałam się kontrolować ten bieg i powiedz tak, żeby wygrać, bo wiem, że dzisiaj biegam 200, więc się bałam, że gdzieś tam może mnie odetnie w końcówce, wiadomo jak to jest. I też jutro biegam 200, więc też chciałam się pokazać tam z dobrej strony. Jutro też na rekord będziesz polowała na 200? Będę polowała, ale dużo zależy od warunków, bo dzisiaj rano się udało, że było bez deszczu, lekki wiatr w plecy, a jak będzie jutro, nie wiemy tego. I tak się też zastanawiamy, jaka ta bieżnia tutaj jest. Czy ona jest szybka, czy ona jednak Wam sprawia troszeczkę problemy? Mi się biega dobrze i dzisiaj mi się biegło bardzo dobrze, luźno i to 200 mi się biegło super. Więc generalnie jak dla mnie jest okej. W Karpaczu jest Konipur, tutaj też, czyli na tej samej nawierzchni. Może, nie wiem, nie mam pojęcia. No tak jest. Ale no, na pewno jest, to jest na pewno dobra nawierzchnia do treningu. Ja osobiście do zawodów wolę Mondo, ale to nawierzchnia też jest okej. Natalia, a tak patrząc na to, co się dzieje z naszą sztafetą, z kontuzjami, z tym wszystkim, to trochę przeraża Cię rola tej, która będzie, na której barkach właściwie będzie poczywał taka odpowiedzialność. Na pewno to będzie trochę trudne, ale prawda jest taka, że ja całej sztafety też nie zrobię. Ale wierzę w to, że dziewczyny się zmiorą, zmotywują, ta forma ich będzie zwyżkowa i będziemy w stanie się dostać do finału, a tam na pewno medale będzie bardzo ciężko, ale różne rzeczy się zdarzają i po prostu będziemy walczyć do końca. W tym roku w Monachium 4x100 to była niespodzianka, może tutaj też tak będzie. 4x400? 4x100, mówię, niespodzianka była w ubiegłym. Tak, tak, ale czy że u nas tak będzie? No może u was też tak będzie. Może tak być, ale na 4x100 chyba niespodzianki się zdarzają częściej, bo tam dużo zależy od tych zmian. U nas no to właśnie. Raczej dodaje się te czasy i rzadko się zdarzy, żeby ktoś niespodziewanie wygrywał. W tym sezonie najlepszy wynik osiągnęła Sydney McLachlin, LeBron. Kogo oprócz niej upatrujesz wśród swoich najgroźniejszych rywalek? No myślę, że generalnie tak troszkę jak wyglądają tabele. Myślę, że Paulino jest bardzo groźna, bo ma w tym roku 49 sekund. Like Klaver no, jest w super dyspozycjach i też zbiegł na bieg, dwa razy już to ma 50 sekund. Na pewno ta młoda Irlandka Adeleke ma znakomite warunki, jest bardzo szybka. Nie wiem jak wytrzyma trzy biegi i jak z jej psychiką, że tak powiem, bo myślę, że nie jest jeszcze tak doświadczona, ale na pewno będzie bardzo mocna i myślę, że też mocna będzie brązowa medalistka z tamtego roku, czyli Sada Williams. Już wszystko? Wszystko.